człowieczy, stań na nogi, będę do ciebie mówił. Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie im występowali przeciwko mnie, aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział. Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieć, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani się nie lękaj ich słów. Nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie, i gdybyś się znalazł wśród skorpionów, nie obawiaj się ich słów, ani się nie lękaj ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do domu Izraela. Nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i o trudnym języku, których słów byś nie zrozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. Jednakże dom Izraela nie zechce cię posłuchać, ponieważ i nie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. Oto ja uczyniłem twarz twoją odporną jak ich twarze i czoło twoje twardym jak ich czoło. Dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym. Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie i przyjmij je do swoich uszów. Udasz się do zesłańców, do twoich rodaków i powiesz im, tak mówi Pan, czy będą słuchać, czy też nie.